Ja powiem, jak się zachowują moi klienci. Moi klienci piszą do mnie maila. I bardzo często to jest tak, treść maila jest taka, że no jednak zdaniem klienta podatku ma wyliczonego za dużo. Raczej nie zdarza się, żeby klient pisał, że ma za mało policzonego podatku. I wtedy droga jak gdyby naszej odpowiedzi jest prosta. My bardzo często przesyłamy klientowi albo rejestr VAT, albo książkę przychodów i rozchodów. W tej chwili udostępniamy klientowi taką usługę, że on może sobie sam pobrać te dokumenty i może sobie zweryfikować z dokumentami źródłowymi, które nam dostarczą. Jeżeli nadal klient ma wątpliwości co do jakichś, nie wiem, zapisów, wyliczeń, to ja wtedy wyjaśniam, z czego wynikają ewentualne różnice w jego wyliczeniach, w naszych wyliczeniach. Natomiast nie obrażamy się na klienta przede wszystkim, tak? Nie obrażamy się na klienta, tylko wyjaśniamy. Ja jak gdyby wychodzę z założenia, że rolą biura rachunkowego, czy właściciela biura rachunkowego jest także budowanie świadomości przedsiębiorców. Im bardziej świadomy przedsiębiorca, tym ta współpraca układa się lepiej i łatwiej.